Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Samolot wielozadaniowy MiG-29 to jeden z symboli współczesnego lotnictwa. Samolot elegancki, zwrotny, przywodzący na myśl ładną dziewczynę, która wyszła do klubu, weszła na parkiet i dobrze się tam bawi. Historia samolotu jest jednak znacznie bardziej złożona. Choć z pozoru nowe wersje myśliwca są podobne do oblatanego 6 października 1977 roku prototypu MiG-29, to jednak w rzeczywistości są to zupełnie inne maszyny. W czasie rozwoju tej konstrukcji powstały wersje dwumiejscowe, morskie, eksportowe oraz kilka innych nowoczesnych wariantów. Pierwszy prototyp MiG-29, noszący oznaczenie fabryczne 912, nie miał jeszcze wielu cech charakterystycznych budowanych później samolotów. W toku prac wystąpiły opóźnienia w opracowaniu płatowca, co doprowadziło do kuriozalnej sytuacji. W dniu oblotu prototypu 6 października 1977 roku, gdy za sterami prototypu zasiadł Aleksander Fiedotow, samolot dostarczony na lotnisko w Żukowskim nie miał ani radaru, ani kompleksu optoelektronicznego OEPRNNK-29. Pomimo poważnych braków samolot otrzymał pozytywną ocenę. Zaczęto budowę kolejnych prototypów. Pierwszy z nich, oblatany przez Fiedotowa, nosił oznaczenie 901. Kolejne otrzymały numerację 902, 903 i 904. Drugi prototyp, noszący numer 902, został oblatany w listopadzie 1979 roku. Maszyna znacząco różniła się od swojego poprzednika. Po pierwsze, miała przeprojektowane podwozie. Różnice były spore. Goleń podwozia przedniego została skrócona i przesunięta do tyłu. Celem tych zmian było zabezpieczenie silników przed wciąganiem zanieczyszczeń z podłoża. Ponadto w drugim prototypie zamontowano także silnik pomocniczy GTDE-117 oraz działko GS-31 kalibru 30 mm. Zmiany wprowadzone w drugim prototypie miały pozytywny wpływ na odbiór samolotu. Po pierwsze, samolot łatwiej wykonywał manewry na ziemi, ponadto w kołach zastosowano znacznie większe opony niż w poprzednim prototypie. Natomiast trzeci prototyp to nie był szczęśliwy egzemplarz. 903 rozbiła się kilka dni po odlocie. Maszyna miała posłużyć do testów silników. Konieczne więc okazało się sięgnięcie po kolejny samolot, któremu w nowej sytuacji nadano numer 908. Zbudowano jeszcze szósty i siódmy prototyp. Samolotom nadano numery 917 i 918. Następnie zakłady produkcyjne przystąpiły do budowy sześciu przedseryjnych samolotów oznaczonych 912, które nieznacznie różniły się od ostatniego prototypu. Szóstka przedseryjnych 29 została poddana kolejnym testom. Tym razem sprawdzono zachowanie samolotu na dużych kątach natarcia. Próby zostały zaproponowane przez zastępcę szefa pilotów doświadczalnych Walerego Mienickiego. Ostatnie testy wykazały niezwykłe zdolności MIGA do przekraczania zakładanych obwiedni i stanów lotu. Prób było naprawdę dużo. Najlepszym potwierdzeniem niech będzie ilość godzin wylatanych na prototypach. 3000 godzin. Produkcja samolotów seryjnych rozpoczęła się w czerwcu 1983 roku. Pierwsze partie produkcyjne obejmowały dwie wersje. Pierwsza z nich była przeznaczona na wewnętrzny rynek radziecki. Druga obejmowała samoloty w nieco zubożonej wersji, które miały trafiać na wyposażenie państw Układu Warszawskiego, a także wersję eksportową, która była jeszcze gorzej wyposażona. Samoloty w wersji MiG-29A, czyli 912A, miały trafić m.in. do Polski, natomiast samoloty w wersji 912B miały być przeznaczone na eksport do państw niebędących sojusznikami ZSRR. Samoloty w tej wersji były wyposażone znacznie gorzej. Przykład. 912 przeznaczona dla lotnictwa radzieckiego miała m.in. radar N019 Rubin. Wersja eksportowa, czyli 912A, miała uproszczoną wersję tego radaru, a także system identyfikacji swój-obcy i niezbyt skomplikowany, ale jednak wydolny system wymiany danych.
Samolot w wersji 912B miał jeszcze bardziej zubożony radar, brakowało mu systemu identyfikacji swój obcy i systemu wymiany danych. Pierwszymi odbiorcami wersji B, 912 oczywiście, bo o niej mówimy, były Jugosławia i Irak. I to właśnie w tych państwach Amerykanie odnieśli wielkie sukcesy w walkach z MiG-29. Przypadek? Nie sądzę. Idźmy jednak dalej. Jeszcze w 1981 roku dokonano oblotu pierwszej wersji dwumiejscowej MiG-29 UB Fulcrum B lub, jeśli trzymamy się radzieckich oznaczeń cyfrowych, 951. W porównaniu do 951, omawiana przed chwilą wersja 912B miała bogate wyposażenie. Dość powiedzieć, że 951 nie miała żadnego radaru, a to jeszcze mogła przenosić tylko pociski naprowadzane na źródło ciepła. Z drugiej strony nikt nie zakładał, że maszyna będzie wykorzystywana do lotów bojowych. Samolot miał służyć do szkolenia pilotów także w walce powietrznej, stąd możliwość przenoszenia rakiet. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad nową wersją MiG-29, przeznaczoną dla lotnictwa frontowego Armii Czerwonej. Samolot otrzymał oznaczenie 913S i był znany jako MiG-29S13 w kodzie NATO Fulcrum C. Samolot miał powiększony grzbiet kadłuba i był uzbrojony w naprowadzane aktywnie radarowo rakiety R-77. Początkowo sądzono, że w tym garbie, który znajdował się za kabiną pilota, znajdowały się dodatkowe zbiorniki paliwa, ale w praktyce umieszczono tam stację zakłóceniową Gardenia. W latach 1988-1989 powstały trzy prototypy tej wersji. Pierwszy prototyp został oblatany 23 grudnia 1990 roku. Kolejna wersja oparta na samolocie 913 nosiła oznaczenie 913S. Wersja ta została wyposażona m.in. w radar NO-19M Topaz, pociski R-77 i R-27E, ulepszony IRST, komputer i oprogramowanie, który mógł śledzić w tym samym czasie 10 celów powietrznych i atakować dwa z nich, a także atakować cele powierzchniowe. Samolot wyprodukowano w zatrważającej liczbie 48 sztuk. Pojawiła się także wersja 913SE, która od poprzedniczek różniła się zmodernizowanym radarem NO-19M Topaz, dodatkowo z wyświetlaczem wielofunkcyjnym. W oparciu o wersję 913 powstały jeszcze cztery wersje noszące oznaczenia 913M, w której wprowadzono możliwość używania uzbrojenia kierowanego klasy powietrze-ziemia, m.in. rakiet CH-29T, CH-31A, CH-31P, bomb KAB-500KR naprowadzanych optoelektronicznie oraz z innego uzbrojenia. Ponadto samolot posiadał także wielofunkcyjny wyświetlacz w kokpicie samolotu. Kolejna wersja nosiła oznaczenie 914. Powstały tylko dwa prototypy, które opracowano w 1985 roku. Samolot mógł przenosić bomby i pociski klasy powietrze-ziemia, naprowadzane laserowo i telewizyjnie. W oparciu o 913 opracowano także wersję 921 z cyfrowym kokpitem. I wreszcie ostatnia wersja, nosząca w kodzie NATO oznaczenie Fulcrum C, czyli zmodernizowane samoloty MiG-29N NUB-912N, które dostarczono Malezji. Samoloty miały przeskalowane przyrządy, były zintegrowane z pociskami R-77, a także posiadały instalację pozwalającą na tankowanie w locie. Ponadto w malezyjskich MiGach zastosowano także system identyfikacji swój obcy w standardzie NATO, a także radar Topaz stosowany w samolotach MiG-29SM. Samolot MiG-29SM został określony przez producenta jako wielozadaniowy myśliwiec taktyczny. Samolot dysponował znacznie większymi możliwościami niszczenia celów naziemnych niż jego poprzednicy. Początkowo planowano, że kolejne prototypy będą powstawały w oparciu o garbusy 913, ale ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie odchudzonych kadłubów w wersji 912. Wyjątek stanowił samolot z numerem 331, gdyż zbudowano go w oparciu o płatowiec w wersji 913. Jednocześnie zanim rozpoczęto produkcję samolotów MiG-29SM, pojawiły się ulepszone MiG-29SMT.
Niestety samoloty MiG-29M, a także ich wersja przeznaczona dla lotnictwa morskiego, nosząca oznaczenie MiG-29K, padły ofiarą politycznych intryg oraz cięć budżetowych. Generalnie lata 90. i początek lat 2000 dla biura konstrukcyjnego Mikojana i Gurjewicza to nie był najlepszy okres w dziejach. Główny odbiorca, czyli Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej, w coraz większym stopniu skupiały się na samolotach dostarczanych przez firmę Suchoj, która klepała na masową skalę kolejne warianty Su-27. W tych warunkach, które zdecydowanie nie sprzyjały rozwojowi biura konstrukcyjnego MiG, producent zdecydował się na rozwijanie wersji MiG-29 SMT-UBT. Samolot noszący oznaczenie 9117 przyjął wiele rozwiązań, które wprowadzono w samolotach MiG-29M. Zresztą prototypy tej wersji wykorzystywano do prób awioniki i napędów w kolejnych projektach. MiG-29 SMT, początkowo budowany z myślą o wojskach lotniczych Federacji Rosyjskiej, pojawił się w 1997 roku. W odmianie tej wykorzystano płatowiec samolotu 913 z jeszcze bardziej powiększonym grzbietem, jednocześnie wykorzystano część wyposażenia zastosowanego w samolotach MiG-29M. Zbudowano dwa prototypy w wersji MiG-29 SMT. Pierwszy z nich powstały w wyniku przebudowy samolotu oznaczonego w kodzie NATO Fulcrum C, rospoczął próby w locie 28 listopada 1997 roku. Później maszyna została jeszcze doposażona i pod koniec grudnia 1998 roku trafiła do Żukowskiego jako pierwszy samolot w standardzie MiG-29 SMT. Pojawiła się także wersja szkolno-bojowa, której nadano oznaczenie MiG-29 UBT. Podobnie jak w wersji jednomiejscowej, za kadłubem umieszczono garb, w którym znajdowały się różne dodatki, m.in. część nowej awioniki zastosowanej w tej wersji. Po zakończeniu pracy nad samolotem MiG-29 SMT, biuro projektowe powróciło do projektowania nowych, bardziej zaawansowanych maszyn i wersji rozwojowych, opierając się na samolotach MiG-29K i MiG-29KUB, które miały trafić na wyposażenie lotnictwa morskiego Indii. Warto także wspomnieć, że w ostatnich wersjach lądowych standardem stały się radiolokatory Żuk ME, awionika oparta o otwartą architekturę, a także silniki RD-33MK. Jeszcze dalej posunęły się modernizacje w najnowszej wersji, noszącej oznaczenie MiG-35. Nowe MiGi otrzymały radar z anteną ze skanowaniem fazowym Żuk ME, nowy optoelektroniczny system celowniczy, ulepszoną kamerę podczerwieni oraz zmienione systemy samoobrony. Pojawiła się także wersja z wektorowaniem ciągu nosząca oznaczenie MiG-29M OVT. W charakterze ciekawostki można także przywołać białoruską modyfikację samolotu MiG-29, która otrzymała oznaczenie BM. Powstanie wersji białoruskiej nie powinno dziwić. Od lat remonty znacznej części samolotów MiG wykorzystywanych przez użytkowników zagranicznych dokonywane są albo na Ukrainie, albo na Białorusi. Białorusini odziedziczyli po czasach radzieckich nie tylko dobre zaplecze remontowe, ale także część kadry inżynierskiej, której w 2003 roku udało się wprowadzić do służby nowy samolot oznaczony jako BM, co według niektórych źródeł jest skrótem od białoruski modernizowany. Maszyna posiada radar NO-19P, jednakże znacznie istotniejsze jest jej wyposażenie ofensywne złożone z pocisków R-77, a także rakiet klasy powietrze-ziemia i bomb kierowanych. Białorusini wykorzystali swoją wersję do pobicia 15 międzynarodowych rekordów w klasie samolotów o masie do 20 ton, co pokazuje, że MiG-29 nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wprost przeciwnie, może jeszcze pokazać pazurki, czego zresztą dowiodła wojna na Ukrainie. No chyba, że wszystko to, co mówi się o tak zwanym duchu Kijowa, to propagandowe miejskie legendy. Pozostając jeszcze w temacie modyfikacji MiG-29, to można by jeszcze wspomnieć o samolocie MiG-29 Sniper, czyli wersji zmodernizowanej przez Izrael z myślą o Rumunii. Natomiast temu tematowi chciałbym za jakiś czas poświęcić osobny materiał, więc dzisiaj tylko o nim napomknę. Jednocześnie z przykrością stwierdzam, że zbliżamy się do końca. Jak pisał wielki poeta, na nic płacze, na nic krzyki,
koniec przygód Fikimiki, czy jakoś tak. A zatem dzisiaj się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że temat przypadł Wam do gustu. Zapraszam do subskrybowania kanału. A jeśli macie jeszcze jakąś wolną gotówkę, to będzie mi bardzo miło, jeśli postawicie mi wirtualną kawę. Każda złotówka, którą mi wpłacacie, w chwili obecnej liczy się dla mnie podwójnie, a to ze względu na drobne problemy. No, ale mam nadzieję, że wspólnie damy sobie z nimi radę. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że pokażecie ten materiał matce, żonie, ojcu, bratu, sąsiadowi też, nawet jeśli podjechał pod blok nowym Passatem, na którego nie wiadomo skąd miał pieniążki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Wam.